Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Pan od Kryminału. Mam na imię Sebastian i zaraz opowiem Ci historię, która jak wszystkie na tym kanale nigdy nie powinna się wydarzyć. Tragedia, do której doszło w 2017 roku w Łowiczu, wpłynęła na życie wielu osób, które do dziś zmagają się z jej skutkami. Zasubskrybuj proszę ten kanał i wciśnij dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnego odcinka. Dziękuję też bardzo za wszystkie łapki w górę, komentarze i udostępnienia tego kanału. Dzięki temu mogę się rozwijać i zdobywać większe grono słuchaczy, a to naprawdę ogromna motywacja do tworzenia nowych treści. Chciałbym podzielić się z Wami nowym projektem, nad którym pracuję już od jakiegoś czasu. Pod koniec zeszłego roku odezwał się do mnie Kuba, który zaproponował mi udział w nowym podcaście kryminalnym. Nie jest to jednak kanał True Crime. W każdym odcinku usłyszycie opowiedziane przeze mnie historie, które zostały napisane i stworzone przez Kubę. Kanał nazywa się Kryminalia i znajdziecie go na YouTubie i wkrótce na platformach podcastowych. Jeśli lubicie książki i audiobooki kryminalne, to może być coś właśnie dla Was. W opisie zostawiam link do tego podcastu. Nowe odcinki wypuszczane są w każdą sobotę o godzinie 10. Tymczasem zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Małżeństwo to kulturowo uznany związek dwóch osób. Jest to rodzaj kontraktu pomiędzy małżonkami, który ustanawia ich prawa i obowiązki. Osoby będące w związku małżeńskim mogą liczyć na wiele przywilejów, takich jak na przykład wspólne rozliczanie się z państwem, otrzymywanie informacji medycznych o małżonce lub małżonku, dziedziczenie czy wspólny majątek. Oczywiście są wyjątki, ale dla wielu taki związek jest ucementowaniem wspólnego życia. Zdarza się jednak, że miłość się kończy. W zwyczajnym związku w takiej sytuacji dwie osoby po prostu rozstają się i jest to prawnie nieusankcjonowane. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zakończenia małżeństwa. Zainteresowani muszą uzyskać rozwód, który potwierdzi rozstanie w świetle prawa. Oczywiście, jeśli dwie osoby nie są ze sobą szczęśliwe, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby się rozstały. Rozwody przez lata stały się czymś zupełnie naturalnym i z roku na rok stają się coraz bardziej powszechne. Podczas takich rozpraw trzeba ustalić takie kwestie jak na przykład opieka nad dzieckiem czy sprawy majątkowe. W przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie nie jest to szczególnie skomplikowane. Gorzej, gdy jedna z osób w małżeństwie nie chce się zgodzić na rozwód lub chce orzeczenia o winie drugiej osoby. Na szali jest wtedy zazwyczaj niemało. Rozwód może przerodzić się w niezwykle zaciętą walkę o każdą złotówkę oraz dzieci, które nierzadko w całym procesie zostają najbardziej poszkodowane. Do czego może prowadzić małżeńska kłótnia? Czy chęć zwycięstwa jest silniejsza niż ludzka empatia? Czy sprawa rozwodowa miała wpływ na tragiczne wydarzenia, o których będzie mowa? Posłuchajcie sami. Łowicz to jedno z najstarszych miast w Polsce, a jego nazwa wywodzi się prawdopodobnie od osady łowców. Miasto we wczesnym średniowieczu stało się głównym ośrodkiem gnieźnieńskich biskupów, którzy dbali o rozwój tego miejsca i dążyli do uzależnienia go od książąt mazowieckich. Dynamiczny rozwój Łowicza został zatrzymany przez potop szwedzki, a miasto nigdy nie powróciło do dawnej świetności. Dziś znajdujący się w województwie łódzkim Łowicz jest zamieszkiwany przez trochę ponad 26 tysięcy osób, a dzięki swojemu położeniu droga samochodem zarówno do Łodzi, jak i Warszawy zajmuje niecałą godzinę. Łowicz oferuje wiele atrakcji oraz ciekawych rozwiązań architektonicznych.
Należy do nich między innymi jedyny w Polsce trójkątny rynek czy charakterystyczna zabudowa starego rynku. Panoramę miasta można podziwiać z wieży bazyliki, a chcący zagłębić historię miasta i folkloru mogą udać się do Muzeum w Łowiczu. Inne znane miejsca to ruiny Zamku Prymasowskiego, kościół i klasztor sióstr Bernardynek czy baszta generała Klickiego. W mieście znajduje się też Aleja Gwiazd Łowickich, gdzie wbudowane w chodnik tablice mają osoby zasłużone dla upowszechnienia kultury ludowej. Folklor łowicki jest czymś niezwykle ważnym dla miasta. Charakterystyczne stroje, gwara, taniec czy muzyka są idealną wizytówką tych regionów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. To dobrze położone, oferujące wiele atrakcji i bogate kulturowo miasto nie jest jednak wolne od przestępstw. To właśnie tu doszło do wydarzeń, o których będzie mowa w dzisiejszym odcinku. Miron i Marzena są małżeństwem z około 8-letnim stażem. Kobieta jest o 9 lat młodsza od swojego męża, ale różnica wieku w żaden sposób nie wpływa na ich relacje. Para wspólnie wychowuje 8-letniego syna. Początkowo po zawarciu związku małżeńskiego młodzi mieszkali kątem u rodziców mężczyzny. Po pewnym czasie brak własnego miejsca zaczął im doskwierać, tym bardziej, że Marzena spodziewała się dziecka. Trzeba było pomyśleć o własnej przestrzeni i miejscu, które para będzie mogła nazywać swoim domem. Ostatecznie udało im się wybudować niewielki dom na obrzeżach Łowicza. Miejsce to znajduje się trochę dalej od centrum miasta, a w okolicy jest jeszcze kilka domów jednorodzinnych oraz liczne pola. Kilka lat po ślubie Miron, Marzena i ich mały synek wprowadzają się do wymarzonego domu. Wydaje się, że od tego momentu ich życie będzie znacznie prostsze. W końcu własny kąt to zupełnie inny standard życia niż ten dotychczasowy. Tak się jednak nie dzieje. Pomimo znacznie lepszych warunków do budowania wspólnej przyszłości, małżeństwo powoli zaczyna tracić wspólny język. Coraz częściej dochodzi do kłótni, które sprawiają niestety, że Miron i Marzena oddalają się od siebie. Jest rok 2016. W małżeństwie wciąż nie dzieje się najlepiej. Dodatkowo Miron zwraca uwagę na dziwne zachowanie żony, która coraz częściej znika na wiele godzin, a jej tłumaczenia są przynajmniej zastanawiające. Wieczorem rzekomo idzie pobiegać, a po pracy wraca nawet dopiero po kilku godzinach, bez żadnego konkretnego powodu. Mężczyzna zaczyna nabierać podejrzeń co do swojej małżonki i dochodzi do niego, że ta może mieć romans. Od dawna w ich związku nie dzieje się najlepiej, a znikanie żony z domu wydaje się podejrzane. Miron chce dojść do prawdy za wszelką cenę. Czeka tylko na odpowiedni moment, który sprawi, że dowie się, jaka jest prawda. W lipcu 2016 roku robi coś, czego zdecydowanie nie powinno się robić, ale prawdopodobnie w jego mniemaniu to jedyny sposób na uzyskanie odpowiedzi na kłębiące się w głowie pytania. Mężczyzna sprawdza telefon swojej żony. To, co tam odnajduje, sprawia, że grunt osuwa mu się spod nóg. Wszystkie jego przeczucia i podejrzenia okazują się słuszne. Na smartfonie znajduje liczne SMS-y od mężczyzny, z którym kobietę wyraźnie łączy coś więcej niż przyjaźń. Takie odkrycie, choć spodziewane, okazuje się dla Mirona niemałym wstrząsem. Skonfrontowana z tymi wiadomościami Marzena zaprzecza jednak, żeby miała kochanka. Mężczyzna nie chce dopuścić do siebie myśli, że jego małżeństwo miałoby się skończyć. Jest przekonany o istnieniu innego mężczyzny w życiu żony, ale jest w stanie przymknąć na to oko i dać jej drugą szansę, jeśli tylko ta zakończy pozamałżeński związek. Od odkrycia romansu mija już miesiąc i pomimo braku poprawy w relacji, Miron kupuje żonie prezent na rocznicę ślubu, którego kobieta nie przyjmuje.
Mężczyzna postanawia jednak, że chce zawalczyć o to małżeństwo. Wspólnie wychowują dziecko, wykańczają dom i bądź co bądź są rodziną. Uczucia do żony, choć ostatnio z uwagi na sytuację nieco wyciszone, wciąż sprawiają, że to małżeństwo jest do uratowania. Mężczyzna wpada na pomysł, żeby zasięgnąć pomocy u specjalisty. W końcu terapia małżeńska to coraz bardziej popularny sposób na poprawę relacji w związku. Podczas takiej sesji z pomocą psychoterapeuty można na nowo porozumieć się z drugą połówką i obudzić głęboko ukryte uczucia. Niestety pomysł Mirona spotyka się z mocnym sprzeciwem Marzeny. Kobieta ostentacyjnie drze ulotkę, którą wręcza jej mąż. Dalej twierdzi też, że w jej życiu nie ma żadnego innego mężczyzny. Zniechęcony Miron ma żal do żony, że ta nie chce nawet spróbować naprawić małżeństwa. Ma dość wiecznych awantur i marzy o tym, żeby w ich ognisku domowym w końcu zapanował spokój. Wydaje się jednak, że Marzena już dawno podjęła decyzję o tym, że ich wspólne życie nie ma już żadnego sensu. Ostatecznie jesienią 2016 roku kończą relację, a do sądu wpływa złożony przez Marzenę pozew o rozwód. Miron zdaje się już być pogodzony z tym, że jego małżeństwo dobiegło końca, co zapewne za kilka miesięcy będzie potwierdzone przez sąd. Wie jednak, że on ze swojej strony zrobił wszystko, żeby porozumieć się z żoną, a w jego życiu podczas ich relacji nie było żadnej innej kobiety. Mężczyzna chce, żeby rozwód zakończył się orzeczeniem o winie Marzeny. Jest to o tyle istotne, że w przypadku uznania takiej winy majątek zostanie podzielony w sposób bardziej korzystny dla mieszkańca Łowicza. Dodatkowo Miron miałby spore szanse, żeby ukochany syn zamieszkał właśnie z nim. Mężczyzna jest bardzo związany z chłopcem, ten zresztą wpatrzony jest w kochającego tatę. 41-latek ma dowody świadczące o zdradzie małżonki, które zamierza przedstawić podczas rozprawy. Gdy tylko Miron informuje sąd o niewierności żony, kobieta wpada w furię. Liczyła chyba na to, że uda się doprowadzić do rozwodu bez orzeczenia o winie. Wie, że skrupulatnie zbierane przez Mirona dowody mogą sprawić, że na tym rozwodzie wyjdzie co najmniej stratna. Marzena postanawia zmienić front i zaczyna atakować męża, zarzucając mu nadmierne picie czy przemoc. Pomimo koszmarnej atmosfery pomiędzy małżonkami, w trakcie rozwodu wciąż mieszkają pod jednym dachem. Nie jest to w żaden sposób zdrowe rozwiązanie i jak można się domyślać, w domu na obrzeżach Łowicza awantury z każdym dniem przybierają na sile. Miron jest dość blisko związany ze swoją rodziną, a szczególnie z siostrą Emilią, z którą praktycznie codziennie rozmawia przez telefon. Podczas jednej z takich rozmów w listopadzie 2017 roku kobieta słyszy przez słuchawkę awanturę, która wyraźnie wymyka się spod kontroli. Przerażona kobieta postanawia wezwać policję do domu brata. Sama też udaje się na miejsce, prawdopodobnie po to, żeby nieco załagodzić sytuację. Na miejscu Marzena mówi jej, że Miron zepchnął ją ze schodów. Emilia co prawda nie widzi śladów pobicia na ciele szwagierki, ale oczywiście nie ma pewności, że takie wydarzenie nie miało miejsca. Siostra Mirona oraz funkcjonariusze ostatecznie opuszczają dom małżeństwa. Rozprawa, podczas której małżonkowie mają przedstawić plan porozumienia w sprawie opieki nad chłopcem, zaplanowana jest na początek grudnia 2017 roku. Wkrótce potem rozwód ma zostać sfinalizowany. Jest 27 listopada 2017 roku. Dzień wcześniej Miron umówił się ze swoją mamą, że rano zadzwoni do niej, żeby ta przyjechała zająć się wnukiem. Mężczyzna przekazał kobiecie, że musi udać się po zwolnienie lekarskie dla syna. 41-latek wspominał, że skontaktuje się z mamą koło godziny 8. Mijają jednak kolejne minuty, a kobieta wciąż nie ma żadnej informacji od syna.
Postanawia wykonać połączenie na jego telefon, jednak ku jej zdziwieniu telefon syna nie odpowiada. Zmartwiona starsza pani postanawia skontaktować się z córką Emilią, którą prosi o próbę kontaktu z bratem. Kobieta wykonuje połączenie do Mirona, jednak również nie udaje się połączyć z krewnym. Bez chwili namysłu Emilia wraz z matką wsiadają w samochód i udają się pod dom brata. Na miejscu od razu dostrzegają coś, co wydaje im się podejrzane. Na podjeździe domu na obrzeżach Łowicza stoi auto Mirona. Teoretycznie nie ma w tym nic dziwnego, natomiast siostra zaginionego dobrze zna swojego brata i wie, że samochód zawsze trzyma w garażu. Kobiety podchodzą pod dom i pukają do drzwi. Te otwiera Marzena, która na pytanie o to, gdzie jest Miron, odpowiada, że nie wie. Kobieta jest niezwykle spokojna i tłumaczy krewnym męża, że sama bezskutecznie próbuje skontaktować się z małżonkiem. Zachowanie 32-latki jest jednak dość dziwne. Siostra Mirona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak obecnie wygląda życie brata i szwagierki. Wie też, jak wielką niechęcią pała do męża Marzena, która stale narzeka na swojego małżonka. Teraz jednak jest inaczej. Kobieta ma łzy w oczach. Jest spokojna i uprzejmie odpowiada na pytania Emilii i Aliny. Kobiety mają wrażenie, że żona brata nie chce ich wpuścić do domu. Marzena przyjmuje ich na korytarzu i nie wyraża najmniejszych chęci dłuższej rozmowy w środku. To spotkanie sprawia, że siostra Mirona zaczyna poważnie obawiać się o los swojego brata. Kobieta dzwoni jeszcze do jego przyjaciela, ale ten też nie ma pojęcia, gdzie może znajdować się 41-latek. Emilia postanawia działać od razu i czym prędzej udaje się na najbliższy komisariat policji w celu zgłoszenia zaginięcia. Funkcjonariusze na szczęście traktują zgłoszenie poważnie i bez zbędnej zwłoki zabierają się do poszukiwań 41-latka. Te początkowo skoncentrowane są na okolicach ulicy Chełmońskiego w Łowiczu, która jest główną drogą z miejsca zamieszkania małżeństwa do centrum Łowicza. Do poszukiwań włączają się także strażacy, którzy przeczesują okolice, skupiając się głównie na zalesionym terenie znajdującym się w pobliżu domu Mirona i Marzeny. Sprawa zaginięcia mężczyzny dość szybko zyskuje rozgłos w lokalnych mediach i na stronach takich jak Łowiczanin.info czy Lowicz24.eu pojawia się następujący opis 41-latka. Zaginiony ma 175 cm wzrostu, sylwetkę szczupłą, waży około 65 kg. Włosy krótkie, ciemne, z przednią łysiną, oczy koloru ciemnego. Znakiem szczególnym jest lekkie przygarbienie na prawej stronie ciała. W chwili zaginięcia ubrany był w spodnie jeansowe koloru ciemnego, buty koloru jasno-brązowego, jasną koszulkę i ciemnogranatową kurtkę. Osoby mające informacje dotyczące miejsca pobytu Mirona proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KPP w Łowiczu. Pani Emilia postanawia wrócić do szwagierki w nadziei, że uda jej się zdobyć jakieś dodatkowe informacje. Tym razem Marzena przedstawia nieco inny przebieg wydarzeń niż wcześniej. Tego wieczoru miała pokłócić się z mężem, w wyniku czego ten zaczął w agresywny sposób wykręcać jej ręce. Następnie miał pójść do garażu i odjechać samochodem w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze rozmawiają z żoną zaginionego, gdzie kobieta potwierdza, że tego wieczoru między małżonkami doszło do kłótni. Ta poskutkowała opuszczeniem domu w Łowiczu przez Mirona około 1 w nocy. Od tamtego czasu Marzena nie miała żadnego kontaktu z mężem i nie ma pojęcia, gdzie ten aktualnie może się znajdować. Równolegle z działaniami funkcjonariuszy trwają poszukiwania 41-latka. Obszar działań służb zostaje rozszerzony do okolicznych lasów oraz zbiornika wodnego w Guźni. Do pomocy zostali też poproszeni funkcjonariusze oddziału prewencji w Łodzi. Jest 30 listopada 2017 roku. Kryminalni nabierają coraz więcej podejrzeń co do wersji Marzeny.
Informacje, do których dotarli, wskazują na to, że ewentualne zaginięcie męża mogłoby działać na korzyść 32-latki. Do śledczych zgłasza się nie tylko pełna podejrzeń siostra zaginionego, ale też adwokat reprezentujący go w sprawie rozwodowej. Nie wierzy on w to, że mężczyzna upił się i po wszczęciu awantury wyszedł z domu. Ostateczny termin rozprawy miał odbyć się w grudniu, a duże prawdopodobieństwo na wygranie rodzinnej batalii miał właśnie Miron. Wywiad środowiskowy wskazuje na to, że kobieta faktycznie jest w związku ze swoim kochankiem. Śledczy wiedzą teraz, że kluczem do rozwiązania tej zagadki może być właśnie ta dwójka. Postanawiają wezwać kobietę na komisariat i nieco ją przycisnąć, żeby w końcu wyznała prawdę. Wygląda na to, że śledczy mieli dobre przeczucia, bo wzięta w krzyżowy ogień pytań Marzena wyjawia w końcu inną wersję wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 26 na 27 listopada. 32-latka przyznaje, że Miron nie zaginął, a został zamordowany. Jak zeznaje, winnym śmierci Mirona jest jej aktualny partner, 36-letni Mariusz S. Kobieta twierdzi też, że nie wie, gdzie może znajdować się ciało męża. Jak zatem według Marzeny wyglądał feralny wieczór? Miron wrócił do domu koło 20. W ciągu dnia był w pracy na znajdującej się nieopodal fermie drobiu. To właśnie wtedy między małżonkami miało dojść do kłótni. Marzena miała między innymi poinformować męża, że nie zamierza dołożyć się w tym roku do upału potrzebnego do ogrzania domu, bo i tak wkrótce będzie musiała szukać nowego miejsca zamieszkania. To wyznanie miało mocno zdenerwować Mirona, który od razu zagroził kobiecie, mówiąc, że pożałuje, jeśli nie da mu pieniędzy. Na tym się jednak skończyło, bo Miron następnie miał udać się do garażu, a kobieta usiadła na kanapie przed telewizorem. Po pewnym czasie poszła na górne piętro, gdzie po kąpieli udała się do swojego pokoju. W sąsiednim pomieszczeniu spał 8-letni syn pary. Po północy z parteru miał dobiegać hałas, który zirytował kobietę na tyle, że postanowiła zainterweniować. Zeszła na dół, aby poprosić męża o wyłączenie głośno grającej muzyki. Miron siedział w salonie, a obok niego miała znajdować się opróżniona do połowy butelka wódki. Między małżonkami miało dojść wtedy do dyskusji, która zaczęła wymykać się spod kontroli. Miron miał podejść do żony, chwycić ją za ręce, które następnie zaczął wykręcać, po czym popchnął ją na szafę. Przestraszona kobieta, gdy tylko uwolniła się z uścisku, uciekła na górę do swojego pokoju. Tam w panice zadzwoniła do swojego kochanka i poinformowała go o wydarzeniu, które właśnie miało miejsce. Wcześniej żaliła się Mariuszowi na porywczość swojego męża, dlatego między kochankami zawiązała się umowa, że w przypadku agresji ze strony Mirona kobieta ma czym prędzej dzwonić do 36-latka. Partner Marzeny w przypływie złości miał stwierdzić, że trzeba zrobić porządek z mężem kochanki. Po drugiej w nocy 32-latka miała usłyszeć wołanie z parteru. Gdy zeszła na dół, zobaczyła Mariusza leżącego na Mironie. Ofiara miała być wielokrotnie rażona paralizatorem, który przywiózł na miejsce kochane głowiczanki. Kobieta miała być zaskoczona i kompletnie zdezorientowana. Gdy dostrzegła, że Mariusz dusi jej męża, czym prędzej rzuciła się na pomoc, chcąc uniknąć tragedii. Gdy tylko kochanek zwolnił ucisk, miał otrzymać cios ze strony Mirona. Ten nie czekał długo na odpowiedź i bez zastanowienia oddał mężczyźnie, doprowadzając do utraty przez niego przytomności. W tym momencie Mariusz miał zwrócić się do kobiety z prośbą o pomoc w przeniesieniu Mirona do bagażnika jej samochodu. Miał też stwierdzić, że jeśli ta mu nie pomoże, to bez wątpienia kochanek trafi na dno. Marzena jednak w żaden sposób nie zareagowała na tę prośbę. Ostatecznie Mariusz sam przeniósł ciało do samochodu, po drodze zabierając kołdrę z domu małżeństwa. 32-latka przekonuje funkcjonariuszy, że gdy Mariusz wkładał nieprzytomnego Mirona do auta, ten jeszcze żył.
Wie to, ponieważ w pewnym momencie usłyszała jego charczenie. Według tego, co mówi, zaczęła błagalnym tonem prosić kochanka, żeby zawiózł 41-latka do szpitala. W odpowiedzi kochanek rzucił tylko, żeby kobieta dokładnie posprzątała dom, po czym odjechał w nieznanym kierunku. Marzena zrobiła to, o co prosił Mariusz. Z niezwykłą starannością wysprzątała miejsce zamieszkania. Na podłodze znalazła nawet dwa odłamane zęby należące do Mirona. Wyrzuciła je na zewnątrz z dala od swojej posesji. Jak tłumaczy śledczym, zrobiła to ze względu na swoje samopoczucie psychiczne. Dalsze losy męża są jej nieznane. Mariusz powiedział jej tylko, że w przypadku pytań o 41-latka ma mówić, że ten wyjechał do Anglii. Następnego dnia mężczyzna zwrócił jej auto z licznikiem większym o około 100 km. Śledczy do zeznań kobiety podchodzą jednak z rezerwą. Oczywiście prokurator bezzwłocznie zatrzymuje kobietę, ale stawia jej zarzut nie tylko zacierania śladów zbrodni, ale też zabójstwa. Kryminalni nie wykluczają bowiem, że prawda może być zgoła inna niż ta, którą przedstawia żona ofiary. Kluczem do wyjaśnienia tej sprawy z pewnością jest kochanek kobiety, Mariusz S., którego miejsce pobytu jest niestety nieznane. Wciąż też nie udało się znaleźć ciała Mirona, a to z pewnością pomoże odpowiedzieć na wiele pytań. Kobieta najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Śledczy muszą teraz czym prędzej zatrzymać Mariusza S. i doprowadzić go na przesłuchanie. Jak się okazuje, mężczyzna jest zawodowym kierowcą tira i aktualnie znajduje się na terenie Niemiec. Ta informacja jest dla funkcjonariuszy niezwykle niekorzystna. Obawiają się, że ciało Mirona podejrzany mógł wywieźć w tirze do sąsiedniego kraju. Prawdopodobieństwo jest niestety dość spore, a ciało 41-latka może już nigdy nie zostać odnalezione. Tymczasem trwają dalsze poszukiwania Mirona. Te skupiają się teraz na lasach położonych na południe od Dąbkowic Górnych. W miejscu poszukiwań służby rozkładają namiot z nadmuchem ciepłego powietrza, w którym osoby poszukujące mężczyzny mogą ogrzać się pomiędzy kolejnymi etapami poszukiwań. W końcu jest początek grudnia i pogoda zaczyna powoli dawać się we znaki. W całej akcji biorą udział również psy tropiące, jednak te również nie trafiają na żaden ślad 41-latka. Kryminalni podejmują współpracę z niemiecką policją i wydają europejski nakaz aresztowania Mariusza S. Mężczyznę ostatecznie udaje się zlokalizować na początku grudnia, kiedy to zatrzymany przez niemiecką policję zostaje doprowadzony do polskich śledczych. Kochanek Marzeny nie przyznaje się do zabójstwa. Twierdzi, że jest niewinny i nie ma nic wspólnego z zaginięciem Mirona. Do winy nie przyznaje się też 32-latka. Potwierdza jedynie swój udział przy zacieraniu śladów zbrodni. Według tego, co mówi, nie była w żaden sposób zaangażowana w pozbawienie męża życia. Po wielu dniach poszukiwań, pomimo pomocy wielu osób, nie udaje się odnaleźć Mirona. Sprawa robi się coraz bardziej skomplikowana. Policja trzyma w areszcie 2 osoby, z czego obie nie przyznają się do morderstwa. Brak ciała może sprawić, że niezwykle ciężko będzie udowodnić tej dwójce winę. Dlatego służby nie zaprzestają poszukiwań i chcą za wszelką cenę odnaleźć ciało mężczyzny. Ciało, bo szans na to, że jednak żyje, praktycznie nie ma. Nurkowie przeszukują kolejne zbiorniki wodne. Sprawdzony zostaje m.in. odcinek przepływającej przez Łowicz rzeki Bzura, jednak z powodu złych warunków atmosferycznych poszukiwania są mocno utrudnione. Wśród mieszkańców coraz częściej słychać głosy niepokoju spowodowane zaginięciem Mirona. Tym bardziej, że komunikaty policji są dość lakoniczne. Funkcjonariusze zapewniają, że od początku brali pod uwagę również kryminalne wersje wydarzeń i wciąż wykonują czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne. Rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi uspokaja mieszkańców, mówiąc, że nie ma żadnych powodów do niepokoju. Jest 8 stycznia 2018 roku.
Od zaginięcia Mirona minął ponad miesiąc. Niestety w tej sprawie wciąż nie doszło do żadnego przełomu. Bliscy 41-latka bez swojego krewnego spędzili święta oraz Nowy Rok. Osadzeni w areszcie nie wykazują chęci współpracy z policją i nie chcą wskazać miejsca ukrycia ciała. Tymczasem w niedalekiej Łodzi pani Mirosława, właścicielka garaży przy ulicy Zygmuntowskiej, od jakiegoś czasu nie otrzymuje płatności za wynajem jednego z pomieszczeń. Kobieta próbuje dzwonić pod podany przez najemcę numer, jednak ten nie odpowiada. Udaje jej się za to znaleźć adres matki osoby wynajmującej garaż. Ku zaskoczeniu pani Mirosławy, ta informuje ją, że syn przebywa aktualnie w policyjnym areszcie. Właścicielka garaży postanawia zajrzeć do wynajmowanego pomieszczenia, żeby sprawdzić, czy jest tam jakikolwiek samochód. Kobieta zagląda do środka i widzi, że w garażu nie ma żadnego pojazdu. Odkrywa za to coś, co wydaje się bardziej niż podejrzane. Na środku leży sporej wielkości pakunek. Pani Mirosława nie chce jednak sama sprawdzać, co to może być. Następnego dnia prosi męża, żeby ten wszedł z nią do wspomnianego pomieszczenia. Mężczyzna zaczyna delikatnie odsuwać koce i folię, w które owinięty jest pakunek, ale wciąż nie udaje mu się dostać do środka. Dotyka jednak paczkę w różnych miejscach i stwierdza, że jest to prawdopodobnie jakieś zwierzę, na co wskazywałby zresztą odór unoszący się w garażu. Kobieta namawia męża, żeby mimo wszystko odsłonił to, co znajduje się w środku. Zachęcony przez panią Mirosławę, mężczyzna powoli odsłania kolejne warstwy, jednak w pewnym momencie zamiera. Mówi żonie, że to, co widzi, to prawdopodobnie ludzka stopa. Małżeństwo czym prędzej powiadamia policję i tak jak podejrzewali, w środku kryminalni odnajdują rozkładające się ludzkie ciało. Szybko udaje się ustalić, że osobą, która wynajęła pomieszczenie garażowe w Łodzi, jest zatrzymany w sprawie zabójstwa Mirona Mariusz S. Specjalistyczne badania potwierdzają też, że zwłoki odnalezione przy Zygmuntowskiej należą do zaginionego mieszkańca Łowicza. Udaje się też ustalić, że mężczyzna zginął w wyniku uduszenia. Ciało zostało skrępowane taśmą klejącą oraz zawinięte w foliowe worki i kołdrę. Upiorny pakunek ściśnięto taśmą transportową. Odnalezienie zwłok to niezwykle istotny element w tej zbrodniczej układance. Zadanie śledczych jest teraz znacznie ułatwione. Rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi potwierdza, że według ich ustaleń w nocy z 26 na 27 listopada 2017 roku ofiara została obezwładniona paralizatorem, pobita oraz uduszona. Podejrzani w sprawie są 32-letnia Marzena B. oraz jej kochanek 36-letni Mariusz S. Zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie grozi dożywotnie więzienie. Jest luty 2018 roku. W programie Uwaga TVN ukazuje się reportaż o sprawie zabójstwa Mirona. W programie wypowiada się siostra zamordowanego, która mówi m.in. o tym, że reakcja Marzeny na pytanie o to, gdzie jest jej mąż, była dla niej bardzo podejrzana. Kobieta spodziewałaby się od żony brata krzyków i zapewnień, że jak zawsze nie może liczyć na Mirona. Ku zdziwieniu pani Emilii, Marzena była zupełnie spokojna, a w jej oczach pojawiły się łzy. Siostra ofiary opowiada też o romansie oskarżonej, chęci naprawy małżeństwa przez brata i relacjach w rodzinie. Pani Emilia podkreśla, że największą kością niezgody była opieka nad dzieckiem. Sprawy majątkowe miały być drugorzędne. Podkreśla, że więź Mirona z synem była bardzo silna. Zupełnie inaczej miało być w przypadku relacji chłopca z matką. Kobieta mówi, że mogło to być spowodowane wyzywaniem męża przez Marzenę przy dziecku. Widać, że pani Emilia bardzo przeżywa to, co wydarzyło się z jej bratem. W materiale dziennikarz rozmawia też z panią Mirosławą, właścicielką garaży w Łodzi, która opowiada o odkryciu ciała. Rodzinie pozostaje teraz oczekiwać na to, co wydarzy się na sali sądowej.
Proces w sądzie pierwszej instancji w sprawie zabójstwa Mirona B. rusza dopiero w maju 2019 roku, półtora roku po zamordowaniu mężczyzny. Na ławie oskarżonych zasiada Mariusz S. oraz jego kochanka Marzena B., która nie jest w stanie ukryć łez. Oboje nie przyznają się do winy. Oskarżycielem posiłkowym zostaje siostra ofiary Emilia, która chce walczyć o sprawiedliwość dla brata. Prokurator Jan Snopkiewicz z prokuratury rejonowej w Łowiczu wyjaśnia szczegóły sprawy. Mówi, że na winę oskarżonych składa się wiele dowodów, które mają jednak charakter poszlakowy. Te są jednak na tyle silne, że nie ma wątpliwości co do udziału obojga oskarżonych w zbrodni. Prokuratura skłania się ku twierdzeniu, że to Mariusz S. odegrał główną rolę w zabójstwie, głównie przez wzgląd na przewagę fizyczną nad ofiarą. Wezwana zostaje biegła z zakresu medycyny sądowej, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące informacji zawartych w protokole sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny miała nastąpić w wyniku gwałtownego uduszenia, podczas której doszło do złamania kości gnykowej. Ciężko stwierdzić, jak długo umierał Miron. Mogło to trwać od 1 do 4 minut. Trudno ustalić, czy do zgonu doszło już po skrępowaniu mężczyzny. Stopień rozkładu zwłok był zbyt posunięty, żeby stwierdzić dokładną datę zgonu. Biegła przed sądem przyznaje, że w chwili śmierci Denata w jego krwi nie było alkoholu. Przyznaje jednak, że tego dnia z pewnością spożywał napój procentowy, ale musiały to być naprawdę nieduże ilości. Kobieta określiła te wartości na około 50 do 100 ml 40% wódki. Oskarżyciel nie ma też wątpliwości co do tego, że Marzena B. również miała swój niemały udział w wydarzeniach z feralnej nocy. Kara, o którą wnioskuje prokurator, to 25 lat pozbawienia wolności zarówno dla Mariusza S., jak i jego kochanki. Pełnomocnik kobiety wnosi o uznanie oskarżonej winnej nieudzielenia pomocy i zacieranie śladów, a nie o udział w zabójstwie. Oboje podtrzymują swoje wcześniejsze zeznania. W mowie końcowej prokurator mówi o tym, że ta zbrodnia została tak naprawdę dokładnie zaplanowana przez kochanków, o czym mają świadczyć SMS-y, które wysyłali do siebie feralnej nocy. Kobieta raportowała Mariuszowi S. o tym, co aktualnie dzieje się w jej domu i co robi mąż. Co ciekawe, ten w tym czasie znajdował się na pobliskiej stacji paliw. Oskarżony ma jednak odpowiedź na te informacje. Przyznaje, że był feralnego wieczoru na stacji benzynowej, ale nie miał zamiaru jechać pod dom kochanki. Jak twierdzi, umówił się na spotkanie z Marzeną na godzinę 17 pod drogerią, w której pracowała oskarżona. Niedawno wrócił z wyjazdu służbowego i zaraz miał wyjeżdżać w kolejną trasę tirem. Kochanka miała go też poprosić o 3 paralizatory dla siebie oraz koleżanek z pracy, które miały służyć im do obrony. Kobieta jednak z powodu choroby syna przełożyła spotkanie o 2-3 godziny. Mariusz postanowił wtedy udać się na stacji paliw i poprosił kochankę, żeby ta przywiozła mu swoje auto, które ten miał oddać do znajdującego się w Łodzi warsztatu samochodowego. Ostatecznie po paru godzinach Marzena dotarła na miejsce i przekazała mężczyźnie swojego srebrnego Opla Astra. Mariusz miał następnie odwieźć kobietę w okolice domu, wysadzając ją z dala od posesji. Po wszystkim mężczyzna miał wrócić na stację, gdzie zajął się przeglądaniem dokumentacji związanej z ostatnim wyjazdem służbowym. Wtedy miał zacząć dostawać SMS-y od kochanki, która pisała m.in. o kłótni z mężem o pieniądze na opał. Jak wspomina oskarżony, zdziwił się wtedy, bo sam miał przekazać kobiecie pieniądze na ten cel. Co ciekawe, mężczyzna, mówiąc o oskarżonej, stale używa skrótu Marzenka. Mariusz S. mówi, że w dniu ostatniej rozprawy rozwodowej oskarżona miała przyznać się do winy w małżeństwie i wyprowadzić się ze wspólnego domu w Łowiczu. Na wspomnianej stacji czekał na Marzenę, która wkrótce miała do niego dołączyć. To dlatego raportowała mężczyźnie to, co dzieje się w domu małżeństwa. Mijały godziny, jednak kobiety wciąż nie było na miejscu.
Postanowił wtedy podjechać pod posesję, żeby sprawdzić, czy palą się tam światła. Jak twierdzi, nawet nie wysiadł z samochodu i po pewnym czasie odjechał. Kobieta miała odezwać się do Mariusza dopiero około 5 rano, pytając go w wiadomości SMS, czy nie jest na nią zły, że nie pojechała z nim do Łodzi. Prosiła też, żeby przywiózł jej samochód, żeby mogła zawieźć syna do szkoły. Następnego dnia normalnie kontaktował się z oskarżoną, nie mając pojęcia o tym, co stało się z jej mężem. Kilka dni później wyjechał do Niemiec, gdzie miał odbyć wcześniej zaplanowaną podróż służbową. To wtedy miał dowiedzieć się od Marzeny, że jej mąż jest osobą zaginioną. Rozmowa z kobietą miała być chaotyczna i nielogiczna, dlatego Mariusz szybko zmienił temat. 29 listopada rano oskarżona miała do niego zadzwonić, żeby opowiedzieć swój dość specyficzny sen. Miała w nim kopać i bić męża. 30 listopada Marzena nie mogła z nim rozmawiać ze względu na trwające policyjne czynności w domu małżeństwa. Mężczyzna miał nawet napisać do brata oskarżonej z pytaniem, czy wszystko jest w porządku. Ten go uspokoił, pisząc, że wszystko będzie dobrze, a Marzena rano wróci do domu. Oskarżony, pytany przez prokuratora o to, dlaczego na miejsce spotkania wybierali akurat stację benzynową, odpowiedział, że zawsze umawiali się w charakterystycznych miejscach. W domu małżeństwa miał być zaledwie 3 razy, a każda jego obecność na posesji małżeństwa kończyła się wyzywaniem policji przez Mirona B. Kochanek oskarżonej mówi jeszcze coś zaskakującego. Twierdzi, że nie był jedynym mężczyzną w życiu Marzeny. Według tego, co wyznaje, mieszkanka Łowicza prowadziła nie podwójne, a potrójne życie. Ta trzecia osoba miała być bliższa sercu kobiecie, co zdaniem Mariusza zostało kompletnie zignorowane przez prokuraturę. Oskarżony przyznaje się do wynajęcia garażu w Łodzi, ale w zupełnie innym celu niż twierdzi prokuratura. Mężczyzna mówi, że planował sprowadzić z Niemiec używane auto dla Marzeny, które miał zaparkować właśnie w tym miejscu. Klucze miał przekazać Marzenie razem z samochodem oskarżonej, która podczas jego nieobecności w kraju miała je przekazać kierowcy lawety, który w tym czasie miał przywieźć sprowadzone auto. Mariusz S. podkreśla, że bez wahania zgodził się na ekstradycję do Polski, ponieważ pomimo obaw o sprawiedliwy wyrok był pewien swojej niewinności. Jak mówi, teraz tego żałuje. Mężczyzna zwraca się też w stronę rodziny Mirona i wyraża swoje ubolewanie nad tym, co wydarzyło się z ich krewnym. Mówi jednak, że nie miał z tym nic wspólnego i jest niewinny. Podczas przesłuchania miał być na nim wywierany nacisk, żeby przyznał się do rzekomo popełnionej zbrodni. Funkcjonariusze mieli mu dać do zrozumienia, że nie ma innego wyjścia, a w najgorszym wypadku mogą użyć broni i wpisać w protokole, że podejrzany podjął próbę ucieczki. Mariusz S. twierdzi, że otrzymywał pogróżki słowne oraz pisemne. Proponowano mu też zapłatę za przyznanie się do winy. Autorką jednej z pogróżek miała być Marzena B. Prokurator zwraca uwagę na fakt, że oskarżony zaczął zeznawać dopiero wtedy, gdy strona oskarżycielska przedstawiła dowody związane z wiadomościami SMS. Zdaniem prokuratury jest to nic innego jak próba dopasowania zebranych dowodów do swojej wersji wydarzeń. O winie oskarżonego świadczy dodatkowo fakt, że na taśmie transportowej, którą owinięte było ciało, odnaleziono DNA Mariusza S. Dość nieprawdopodobne wydaje się też samodzielne popełnienie zbrodni przez Marzenę B., która zwyczajnie jest zbyt słaba fizycznie, aby mogła dokonać takiego morderstwa. W czasie rzekomej jazdy pod domem małżeństwa kochankowie dalej wymieniali SMS-y. Jaki więc byłby cel sprawdzenia, czy kobieta śpi, skoro doskonale wiedział, że tak nie jest? Prokurator podkreśla też fakt, że garaż, w którym odnaleziono ciało, został wynajęty przez oskarżonego. W świetle wszystkich dowodów oskarżyciel jest przekonany, że do zabójstwa Mirona B. doszło za zgodą i porozumieniem kochanków, dlatego domaga się dla obojga 25 lat pozbawienia wolności.
Obrońca oskarżonego przypomina, że cały proces ma charakter poszlakowy, a wersja prokuratury co do wydarzeń z feralnej nocy to jedynie ich niepoparte mocnymi dowodami wyobrażenie. Podkreśla, że jego klient miał dach nad głową, dobrze sobie radził, miał stabilną pracę i z pewnością nie zrobiłby nic, co mogłoby zniszczyć jego poukładane życie. Obrońca wypomina też prokuraturze, że przez nich Mariusz S. od 2 lat nie widział się ze swoją córką. Taśma transportowa bez wątpienia zawiera DNA oskarżonego, ale ma to wynikać z faktu, że został on dostarczony kobiecie właśnie przez Mariusza S. Miał posłużyć do holowania Opla Marzeny. Obrona wnosi o uniewinnienie. Na koniec wypowiada się obrońca Marzeny B. Mężczyzna zwraca uwagę na to, że w całej sprawie brakuje mocnych dowodów, które wskazywałyby na udział kobiety w zabójstwie Mirona. Adwokat przyznaje, że żona ofiary nie jest bez winy w przypadku zacierania śladów, nie jest jednak morderczynią. Obrońca apeluje do sądu o sprawiedliwy wyrok. Zwraca się do składu sędziowskiego mówiąc, że na kobietę czeka synek, któremu trzeba dać szansę, żeby chociaż w ograniczonym zakresie miał matkę. Chłopiec znajduje się aktualnie pod opieką rodziców oskarżonej, którzy współpracują z rodziną ofiary. Jest 11 września 2019 roku. Tego dnia ma zapaść długo oczekiwany wyrok w sprawie zabójstwa Mirona Bezłowicza. Mariusz S. zostaje uznany winnym zabójstwa, za co ma odbyć karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd nie przychyla się jednak do twierdzeń prokuratury i uznaje Marzenę B. winną zacierania śladów, a nie czynnego udziału w zabójstwie. Kara, jaką ma odbyć kobieta, to jedynie 4 lata i 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Oskarżeni nie są też zobowiązani do pokrycia kosztów procesu. Wyrok nie jest prawomocny. Mariusz po jego usłyszeniu wpada w szał. Zwraca się do siedzącej obok kochanki i mówi: gratuluję, naprawdę gratuluję. Na to zachowanie reaguje sędzia, który prosi oskarżonego o opanowanie swoich emocji. Mężczyzna w odpowiedzi mówi, że to, co robi sąd, jest karygodne. Finał głośnego procesu nie jest satysfakcjonujący dla żadnej ze stron. Odwołanie do wyroku pierwszej instancji zapowiada zarówno strona oskarżająca, prokurator oraz siostra ofiary, która jest oskarżycielem posiłkowym w sprawie, jak i obrońcy oskarżonych. Adwokat Mariusza S. żąda uniewinnienia swojego klienta lub ponownego rozpatrzenia sprawy. Mecenas reprezentujący Marzenę B. jest zdania, że wymierzona kara 4,5 roku więzienia jest niewspółmierna do winy i powinna zostać obniżona do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ostatecznie sprawa trafia do sądu apelacyjnego. Jest marzec 2020 roku. Rusza proces odwoławczy w sądzie apelacyjnym w Łodzi. Obrona Mariusza S. informuje skład sędziowski o chęci złożenia dodatkowych wyjaśnień przez oskarżonego. Mężczyzna w wielu kwestiach podtrzymuje wcześniejsze zeznania złożone przed sądem pierwszej instancji. Następnie mówi jednak coś, co zupełnie szokuje zgromadzonych na sali. Według Mariusza S. 27 listopada 2017 roku umówił się on ze swoją kochanką na stacji benzynowej przy ulicy Poznańskiej w Łowiczu. Mężczyzna specjalnie na tę okazję przyjechał z Łodzi. Chodziło głównie o to, żeby para spędziła trochę czasu razem przed kolejną podróżą służbową Mariusza. Oboje w tym celu mieli wybrać się do Łodzi. Jednak gdy kobieta przyjechała na miejsce swoim autem, okazało się, że skrzynia biegów w Oplu nie działa prawidłowo. Umówili się, że następnego dnia mężczyzna odda samochód Marzeny do warsztatu. Kobieta poinformowała też kochanka, że nie może jechać z nim do Łodzi i poprosiła go, żeby ten odwiózł ją do domu. W czasie drogi mówi jednak o pewnym planie.
Według Mariusza Marzena zamierzała tej nocy upić męża, a następnie wezwać policję, co miało jej dać przewagę w trwającym procesie rozwodowym. Mariusz miał wyrazić obawy co do tego planu, ale ostatecznie zgodził się ręczyć jako świadek ataków pijanego 41-latka na żonę. Gdy podjechali pod dom małżeństwa, mężczyzna dostrzegł zaparkowany przed nim samochód. Miał w nim siedzieć mąż jednej z koleżanek Marzeny, który przyjechał, żeby odebrać wcześniej wspomniane paralizatory załatwione przez oskarżonego. Następnie Mariusz miał udać się na jedną ze stacji benzynowych, gdzie oczekiwał na wezwanie Marzeny. W międzyczasie wymieniali SMS-y, aż około 1 w nocy otrzymał wiadomość, w której kobieta zapytała, czy śpi. Mężczyzna bez wahania odpisał, że ją kocha, co miało być ich kodem na szybki przyjazd pod dom małżeństwa. Po wejściu do domu Mariusz miał zastać widok, którego zupełnie się nie spodziewał. Na łóżku leżał Miron, którego ręce i nogi miały być skrępowane. Poza Marzeną w domu miało być jeszcze dwóch mężczyzn. Według zeznań oskarżonego, jeden z nich z całej siły trzymał głowę ofiary, a drugi wlewał mu do ust alkohol. Butelka z wódką miała być pełna do połowy, a druga, opróżniona, miała znajdować się na stole. Po chwili jednak mężczyzna gubi się nieco w swoich wyjaśnieniach i twierdzi, że flaszka stała jednak na podłodze przy łóżku. W pewnym momencie Marzena miała podejść do męża, po czym zaczęła go z całej siły okładać rękami po twarzy. Miała przy tym wykrzykiwać następujące słowa: "Zobacz, jak to dobrze, jak nie możesz oddać." Zszokowany kochanek miał wtedy prosić Marzenę, żeby się opamiętała. Wspominał też, żeby pomyślała o synu, ta jednak miała zupełnie ignorować jego prośby. Z każdą była wręcz coraz bardziej brutalna. W pewnym momencie z górnego piętra dobiegł trzask. Mariusz od razu zwrócił kochance uwagę, że prawdopodobnie obudził się syn małżeństwa. Kobieta miała udać się na górę, a mężczyźni obecni przy zdarzeniu do kuchni. Jak zeznaje oskarżony, podszedł wtedy do Mirona i powiedział mu, że zrobi wszystko, żeby Marzena mu odpuściła i że sam jest zaskoczony tą sytuacją. Po chwili jednak kobieta wróciła na parter i ponownie zaczęła okładać bezbronnego męża. Teraz jednak była zdecydowanie bardziej agresywna. W pewnym momencie zaczęła nawet kopać mężczyznę po twarzy. Kochanek bezskutecznie próbował odciągnąć kobietę od męża, ale ta była jak w transie. W trakcie szarpaniny z kochankiem miała nawet wybić Mariuszowi dwa zęby. Mężczyzna udał się wtedy do łazienki, żeby wytrzeć twarz, a gdy wrócił, ujrzał kochankę stojącą na szyi Mirona. Zapytana przez oskarżonego, co robi, miała odpowiedzieć: "Skończyłam ze skurwysynem." Mariusz podbiegł do męża kobiety, żeby sprawdzić tętno, ale to miało już być niewyczuwalne. Marzena miała natomiast powiedzieć, że skończył się jej koszmar i teraz będzie już łatwo. Kochanek miał wtedy powiedzieć, że nie chce brać w tym udziału, na co 32-latka miała poprosić go, żeby został. Mariusz miał być jednak zdeterminowany, żeby jak najszybciej opuścić dom w Łowiczu. Widział jeszcze, jak dwaj obecni na miejscu mężczyźni zsuwają ciało Mirona z łóżka na podłogę, po czym koło 2:30 wyjechał z Łowicza w kierunku Łodzi. Oskarżony, zapytany przez sędzinę, po co kobieta miałaby go prosić o pomoc, skoro na miejscu miała dwóch mężczyzn już zaangażowanych w zbrodnię, miał odpowiedzieć, że kochance wszystko wymknęło się spod kontroli, a sprawa miała mieć zupełnie inny finał. Mariusz, kontynuując wyjaśnienia, wspomina o tym, że feralnej nocy został nawet zatrzymany przez patrol policji, a funkcjonariusze mieli sprawdzić bagażnik w aucie mężczyzny. Około 5 rano był już w swoim domu i rozmawiał wtedy telefonicznie z Marzeną. Następnie miał wynająć garaż w celu umieszczenia tam sprowadzonego auta. Skrzynia w Oplu kochanki miała natomiast nie być naprawiana, a auto zostało jej zwrócone razem z kluczami do wspomnianego garażu. Mariusz S. oświadcza przed sądem, że postanowił przerwać milczenie i wcześniej złożoną kochance obietnicę o tym, że całą winę weźmie na siebie.
Sędzia zwraca jednak uwagę na to, że mężczyzna nigdy tak naprawdę nie przyznał się do popełnienia zbrodni. W odpowiedzi na to oskarżony mówi, że wcześniej nie mówił wszystkiego i czasem mijał się z prawdą. Wyjaśnia, że chciał zeznać to wszystko wcześniej, ale był blokowany przez swojego adwokata, którego zmienił po procesie w pierwszej instancji. Mężczyzna podkreśla, że tym razem mówi prawdę. Przeprasza też rodzinę ofiary, że nie zdecydował się na to wcześniej. W garażu ofiary miała znajdować się duża, około 250-litrowa niebieska beczka. Oskarżony mówi teraz, że dostarczył ją do domu małżeństwa na prośbę Marzeny. Jak podejrzewa, miała ona służyć do ukrycia ciała Mirona. Zmienione zeznania Mariusza kobieta określa jako kompletna bzdura. Mówi przed sądem, że nigdy też nie prosiła kochanka o paralizatory. Podtrzymuje swoje wcześniejsze zeznania, według których jedynym winnym morderstwa jest jej kochanek. Ostatecznie sąd apelacyjny w Łodzi postanawia uchylić wcześniej zasądzony wyrok i kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia w sądzie pierwszej instancji. Wygląda na to, że sprawa będzie ciągnęła się znacznie dłużej niż ktokolwiek przypuszczał. Jest czerwiec 2021 roku. Trwa ponowny proces w sądzie pierwszej instancji w sprawie zabójstwa Mirona B. Skład sędziowski przesłuchuje kolejnych świadków, wśród których jest siostra ofiary i jednocześnie oskarżyciel posiłkowy, Emilia K. Kobieta wspomina, że nieczęsto przyjeżdżała do brata i bratowej, była za to w codziennym kontakcie telefonicznym z Mironem. Siostra ofiary podkreśla też, że jej krewny nie utrzymywał żadnych bliskich kontaktów towarzyskich z innymi kobietami. Nie miewał też zbyt często gości w domu. Zdaniem pani Emilii oskarżona miała próbować namówić jedną ze swoich koleżanek, żeby ta udawała kochankę Mirona, co Marzena miała wykorzystać podczas prowadzonej sprawy rozwodowej. Świadek określa swoje relacje z oskarżoną jako poprawne. Sama jednak miała nigdy nie usłyszeć z jej ust dobrego słowa o swoim bracie. Oskarżycielka posiłkowa miała też doradzać Marzenie, żeby rozstała się z mężem, jeśli ten faktycznie źle ją traktuje. Miała też wydrukować oskarżonej dokumenty potrzebne do rozwodu i założenia niebieskiej karty. Jest 28 lipca 2022 roku. Niemal 5 lat od zabójstwa Mirona B. ma zapaść kolejny wyrok w sądzie pierwszej instancji, w której oskarżona jest Marzena B. oraz Mariusz S. Żadne z nich uparcie nie przyznaje się do winy. Mężczyzna liczy na uniewinnienie, a jego kochanka na obniżenie kary do 2 lat i 6 miesięcy więzienia za zacieranie śladów zabójstwa. Na wyrok czeka przede wszystkim siostra ofiary, która poświęciła tej sprawie wiele lat w nadziei na sprawiedliwość dla ukochanego brata. Skład sędziowski po ponownym rozpatrzeniu sprawy uznaje Mariusza S. za winnego zabójstwa Mirona B. i skazuje go na karę 25 lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, sąd uznaje, że mężczyzna działał razem z oskarżoną wspólnie i w porozumieniu z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia poszkodowanego. Oznacza to, że kara wymierzona Marzenie B. zostaje podniesiona do 25 lat pozbawienia wolności za aktywny udział w zabójstwie męża. Sędzia podkreśla, że oskarżeni działali z premedytacją, realizując swój morderczy plan krok po kroku. Ofiara miała być dla oskarżonych stojącą na drodze przeszkodą, której musieli się pozbyć. Mariusz S. ma dodatkowo przekazać 50 tysięcy złotych na rzecz 12-letniego już syna ofiary i oskarżonej. Sąd jest przekonany, że zabójstwo Mirona zostało dokładnie zaplanowane. Skład sędziowski nie dał wiary zmienionym wyjaśnieniom oskarżonego, w których całą winą obarczył Marzenę B. Zebrany materiał dowodowy w żaden sposób nie potwierdził takiego przebiegu wydarzeń. Głównym motywem miała być tocząca się w sądzie sprawa rozwodowa, gdzie Marzena B. prawdopodobnie zostałaby uznana winną rozpadowi małżeństwa. Sąd w procesie poszlakowym przyjął jako prawdziwą wersję wydarzeń forsowaną przez prokuraturę. Nie dopatrzył się też żadnych okoliczności łagodzących.
wyrok nie jest prawomocny. Jak zatem zdaniem sądu i prokuratury doszło do wydarzeń z dnia zabójstwa Mirona B.? Cofnijmy się do feralnego wieczoru. Miron i Marzena są w trakcie sprawy rozwodowej. Kobieta od pewnego czasu ma kochanka, z którym spędza sporo czasu, jeździ z nim na wakacje, zdarza się nawet, że nocuje on w domu małżeństwa. Mąż kobiety od dawna wie o romansie żony, a tę wiedzę chce wykorzystać podczas rozprawy rozwodowej, wnioskując o orzeczenie o winie Marzeny. Miron dokładnie dokumentuje niewierność małżonki. Nagrywa ją na dyktafon, ma również dowody na rozmowy żony z kochankiem. Marzena jest wściekła. Kocha Mariusza i nie chce dłużej tkwić w małżeństwie z Mironem. Nie chce jednak rezygnować z opieki nad małoletnim synem. Wie też, że w przypadku udowodnienia romansu w sądzie otrzyma znacznie mniejszą część wspólnego majątku. Miron staje się główną przeszkodą na drodze do szczęścia kochanków. W ich głowach rodzi się plan, który jeży włos na głowie. Jest 26 listopada 2017 roku. Tego wieczoru ma wydarzyć się coś, co na zawsze zmieni życie kochanków. W okolicach godziny 22 Mariusz podjeżdża na stację znajdującą się w pobliżu domu małżeństwa. W międzyczasie kilkukrotnie rozmawia telefonicznie z Marzeną. Wymieniają też stale wiadomości SMS. Mężczyzna ma tego wieczoru specjalne zadanie. Czeka tylko na znak od swojej kochanki. 36 minut po północy otrzymuje wiadomość od Marzeny, która pisze, że mąż ogląda kabarety, a w domu jest głośno. Po minucie kobieta dodaje, że Miron poszedł do garażu. Niecałe 10 minut po pierwszej kobieta wysyła Mariuszowi kolejnego SMS-a z informacją, że mąż zgasił światło. Żadna wiadomość przesłana przez kochankę nie zawiera informacji o rzekomej kłótni, która miała odbyć się tego wieczoru w domu małżeństwa w Łowiczu. Jest godzina 1:39. Monitoring rejestruje samochód Mariusza S., który opuszcza stację benzynową i rusza w stronę domu w Łowiczu. Kobieta w kolejnej wiadomości zapewnia mężczyznę o swojej miłości. Mariusz dociera pod dom małżeństwa. Zaopatrzony jest w paralizator, który zamierza użyć do obezwładnienia Mirona. Około 2 w nocy kobieta wpuszcza kochanka lub pozostawia otwarte drzwi do domu. Mąż kobiety następnie zostaje obezwładniony, dotkliwie pobity oraz uduszony. Nie wiadomo, czemu ostatecznie kochankowie nie decydują się na umieszczenie ciała mężczyzny we wcześniej przygotowanej beczce w garażu. Zwłoki owijają w kołdrę, koce, worki na śmieci, spinają je linką holowniczą oraz umieszczają w samochodzie. Mężczyzna rusza w kierunku Łodzi. Marzena natomiast dokładnie sprząta dom. Robi to tak dobrze, że dopiero drugie, bardziej dokładne badanie wskazuje na to, że jest to miejsce zbrodni. Ciało zostaje umieszczone przez Mariusza w specjalnie wynajętym garażu w Łodzi. To właśnie ta wersja wydarzeń zostaje uznana przez sąd jako prawdziwa. Pani Emilia nie kryje radości po ogłoszeniu wyroku. W końcu tyle lat walczyła o sprawiedliwość. Chciała co prawda dożywotniej kary więzienia dla obojga oskarżonych, ale mimo wszystko uznaje wyrok za sprawiedliwy. Kobieta przyznaje, że Marzena zniszczyła jej rodzinę. Mówi, że jest odpowiedzialna nie tylko za śmierć Mirona, ale też ich matki. Niestety starsza pani bardzo przeżyła śmierć syna i toczący się proces, a to odbiło się na jej zdrowiu i ostatecznie doprowadziło do śmierci. Wyrok sądu pierwszej instancji zostaje podtrzymany przez sąd apelacyjny 16 marca 2023 roku. Na poczet zasądzonej kary zaliczono okres, który morderczy kochankowie spędzili już za kratkami. Na wolność wyjdą nie później niż w 2042 roku. Ciężko jest wyobrazić sobie to, jak można zaplanować na zimno tak okrutne morderstwo. Nigdy nie zrozumiem tego, dlaczego ktoś decyduje się pozbawić kogoś życia, zamiast zwyczajnie się rozwieść.
nawet w tym wypadku z orzeczeniem o winie. Jak można chcieć budować z kimś szczęście po dokonaniu tak okropnego czynu? Jak można być tak egoistycznym, żeby pozbawić własne dziecko kochającego ojca w imię swojej wygody? Cieszę się, że w tej sprawie zapadł ostatecznie sprawiedliwy, moim zdaniem, wyrok. Wydaje mi się, że wersja wydarzeń zaproponowana przez strony oskarżające jest właściwa, mimo tego, że zarówno Miron, jak i Marzena nie przyznali się do winy. Kobieta przez większość procesu zalewała się łzami. Mam jednak wrażenie, że były one wyrazem ubolewania nad własnym losem, a nie nad tym, co spotkało jej męża. Miron był kochającym ojcem i mężem, który pomimo zdrad żony kochał ją i wierzył, że uda im się odbudować związek. Niestety jego życie zostało przerwane w okrutny sposób, z bardzo niskich pobudek. Pomyślcie dziś proszę ciepło o Mironie. Jeśli jesteście religijni, pomódlcie się za niego. Budujące w tej sprawie jest to, jak zaangażowana w sprawiedliwość dla brata była pani Emilia. Miron miał ogromne szczęście, mając taką osobę w gronie swoich najbliższych. Mam nadzieję, że pomimo okropnych wydarzeń, które dotknęły jej rodzinę, dziś prowadzi zupełnie normalne i spokojne życie. Dziękuję wszystkim, którzy odsłuchali ten odcinek. Chcę zaznaczyć, że powstał on na podstawie źródeł ogólnodostępnych, które oczywiście będą wyszczególnione w informacjach pod tym odcinkiem. Standardowo bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, subskrypcje, oceny na Spotify i innych platformach. Daje mi to ogromną motywację do tworzenia kolejnych treści. Chciałbym raz jeszcze zaprosić Was do wysłuchania mojego nowego podcastu o nazwie Kryminalia. Opowiadam tam napisane przez Kubę historie kryminalne, które nie wydarzyły się naprawdę. Odcinki trwają od 20 do 30 minut i są naprawdę wciągające. Już teraz zapraszam Was na mój Instagram Pan od Kryminału oraz do subskrybowania tego kanału na YouTube oraz ulubionych platformach podcastowych. Na moim Instagramie oraz TikToku dodaję reelsy, w których opowiadam różne historie kryminalne w sposób zwięzły, krótki i konkretny. Omawiam też książki i seriale kryminalne. Informuję też o dodaniu nowych odcinków. Zachęcam Was do sprawdzenia mojego profilu. Jest możliwość, że ktoś z Was będzie zainteresowany takim kontentem. Do usłyszenia niebawem i powodzenia. Thank you.